My z kolegą Arturem gośćmi w Bytowie. Zbliża się czas wyborów do samorządu. I oczywiście tutaj Bytów skonstruował listę do starostwa powiatowego, listę samorządową. Gośćmi jesteśmy my tutaj we dwóch, czyli wiceprezes Kongresu Nowej Prawicy, pan Artur Dziambor i moje nazwisko Krzysztof Odarski. Ja jestem, można powiedzieć, że liderem listy wojewódzkiej do Sejmiku Wojewódzkiego. Jestem subszczaninem, aczkolwiek Bytowie bywam dosyć często. A najczęściej to parę kilometrów od Bytowa, nad jeziorkiem, piękne okolice. Zbliża się czas wyborów samorządowych. To mieszkańcy Bytowa, mieszkańcy Słupska, Lęborka, Gdyni i tak dalej będą decydować, kto będzie rządził pieniędzmi. Bo do tego to się streszcza. Pieniędzmi, które mogą być wydane albo proinwestycyjnie i sensownie, albo mogą być wydane tak jak w wielu miejscach, a w Słupsku ostatnio w szczególności, czyli na przykład na jakieś akwaparki, które już dzisiaj tak na dobrą sprawę należałoby zburzyć. Przedstawiciele Kongresu Nowej Prawicy nigdy nie obiecują, że coś dadzą. Politycy zazwyczaj mówią, że dadzą, no później nie dadzą, no tak to się kończy. Ja jako radny Sejmiku Wojewódzkiego mogę obiecać jedną rzecz, że będę ja, i mam nadzieję, że tutaj koledzy i koleżanka, będziemy w razie czego pilnować jednej rzeczy. Pilnować publicznych pieniędzy. Żeby te publiczne pieniądze nie były wydawane na budowę jakichś pomników dla lokalnych kacyków, przepraszam, burmistrzów, wójtów, prezydentów, tak? Żeby oni sobie za nasze pieniądze fundowali pomniki, które spłacać będą nasze dzieci i wnuki. Jeżeli pieniądze jakieś do wydania są, to one mają być wydawane proinwestycyjnie. Polakom naprawdę dzisiaj potrzebna jest jedna rzecz. Szczególnie młodym. Potrzebna jest praca. Bogactwo bierze się z pracy. A więc wszelkiego rodzaju inwestycje, które będą tworzyły miejsca pracy, to będzie nasz krąg zainteresowania. Natomiast będziemy robić piekielne awantury, jeżeli ktokolwiek sobie wymyśli jakąś inwestycję, na przykład w coś w rodzaju mostów wzdłuż rzeki i tak dalej, bo akurat to są publiczne pieniądze, można wydawać nie patrząc na reperkusje później. To możemy obiecać.